aktywnie lub do góry plackiem. Wakacje w mieście nie muszą kojarzyć się tylko z rozgrzanym asfaltem. Otwarte obiekty rekreacyjne na terenie Sosnowca to na letnie upały znakomita propozycja, którą szczególnie młodzież ocenia bardzo wysoko. Fajnie, bo można sobie odpoczywać, opalać się i rozrywki dużo jest. Gdybym miał skalę od 0 do 10, no to na pewno 10. Kąpieliska przy ulicach Wojska Polskiego i 3 Maja to jednak znakomita propozycja dla całych rodzin. Najczęściej przychodzę z mamą, babcią, tatą, bratem i drugim bratem. Nawet w większym gronie nie jest to rozrywka zbytnio obciążająca nasz portfel. 4 złote chyba bilet rynkowy. Na cały dzień? Na cały dzień. Wystarczy przygotować odpowiedni ekwipunek. Ja biorę zawsze ręcznik, zmienne spodenki, coś do jedzenia, coś do picia i tyle. Dobry humor? No pewnie, nastawienie dobre na basen trzeba mieć. I czas na pierwszy w tym sezonie skok do wody. Ale o jej czystość można być spokojnym. Mamy od 5 lat stację uzdatniania wody, która 6-7 razy na dobę chloruje nam, tutaj filtruje wodę, także woda jest, jak widać, za nami bardzo śliczna i, no, i tylko przyjeżdżać i kąpać się. Obiekty posiadają również odpowiednie zaplecze, na które składają się przebieralnie, pokój dla matki z dzieckiem czy punkty gastronomiczne. Takie warunki doceniają zwłaszcza rodzice. Fajna woda i fajne miejsce, ludzi nie za dużo, spokój, bezpieczeństwo. Dba o nie wykwalifikowana grupa doświadczonych ratowników. Również dzięki ich staraniom ubiegły sezon odbył się bez żadnych poważniejszych incydentów. Ukąszenie osy, ewentualnie jakieś rozcięcie czy skaleczenie. Nie mieliśmy żadnego przypadku interwencji w wodzie, także myślę, że poziom bezpieczeństwa jest dość wysoki. Dzięki czemu na Niwce i Sielcu wakacje spokojnie spędzi wielu mieszkańców Zagłębia. Chciałbym, żeby tutaj było, chodziło dużo ludzi i żeby było dużo przyjaciół tutaj. Przy takiej aurze o frekwencję na basenach nie trzeba się jednak martwić. Kilka tysięcy osób korzystających z obiektu przy sprzyjającej aurze podczas jednego dnia. To nas bardzo cieszy. To wielka satysfakcja, zaszczyt, ale i olbrzymie zobowiązanie. I choć jest to mokra robota, to Mosir znakomicie utrzymuje się na fali, co pozwoli nam wszystkim dopłynąć do końca lata.